Ostatnio zauważyłem takie dosyć dziwne zjawisko związane z kinematografią. To znaczy, zauważyłem, że powstaje coraz więcej filmów o robieniu filmów. I coraz, tak samo jak jest coraz więcej dziennikarzy, którzy piszą o innych słynnych dziennikarzach. Często jest tak, że o tych dziennikarzach nikt nie słyszał poza tymi dziennikarzami, a o tych reżyserach, do których nawiązują twórcy kolejnych filmów, którzy robią filmy o robieniu tych filmów, to o tych aktorach, o tych reżyserach, którzy są jakby na tapecie tych filmów o robieniu filmów, są niekoniecznie też znani. Zauważyłem więc wobec tego, znaczy oczywiście czasem to jest uzasadnione, no na przykład film, bardzo fajny film powstał o tym, jak robiono film Książę i aktoreczka, gdzie Kenneth Branagh grał rolę Sir Lorenza Oliviera, gdzie była też aktorka, w tej chwili mi wypadło jej nazwisko, która odtwarzała rolę Marilyn Monroe. No to rzeczywiście to było dosyć ciekawe, ale generalnie te filmy o robieniu filmów zaczynają dominować, co ciekawe. Tak samo jak nawet wśród komików zaczynają dominować filmy, które bazują na żartach z innego rodzaju grania. Czyli nawet jeśli to nie jest film o robieniu filmu, czy sketch o robieniu filmu, to jest to sketch na przykład o programie telewizyjnym, gdzie też granie ma no, pewne istotne znaczenie, prawda? Czyli krótko mówiąc, no i to samo jest widoczne u dziennikarzy, którzy coraz częściej piszą o legendach dziennikarstwa. Ja rozumiem, że każdy chce być zapamiętany i może liczą na to, że jak kiedyś ich ktoś, jakiś dziennikarz opisze, ale jest trochę to smutne, że coraz bardziej twórcy filmowi i nie tylko filmowi, bo jak mówię, dziennikarzy też to dotyczy, a i myślę, że i w innych sferach życia i sztuki by się, i informacji można by znaleźć takie zjawiska. Zachęcam do zastanowienia się nad tematem zresztą. W każdym razie no, jest to trochę niepokojące, że mamy takie zamykanie się w wieżach z kości słoniowej, że twórcy filmów robią filmy o filmach. Z wielkim zdziwieniem, pozytywnym zdziwieniem obejrzałem niedawno filmy Deepwater Horizon o wycieku ropy z platformy wiertniczej, z platformy wiertniczej firmy wynajmowanej przez firmę British Petroleum. Ta katastrofa rzeczywiście zdarzyła, to jest bardzo znana sprawa. I co mnie zaskoczyło, to to, że fantastycznie wgryziono się w to, jak się żyje na takiej platformie. Gra tam Mark Wahlberg, gra tam też John Malkovich, bardzo ciekawie, bardzo fajny film, polecam. Jest, to mnie zaciekawiło przede wszystkim, że chciało im się tak bardzo wgryźć w to, jak się żyje na tej platformie wiertniczej, bo to wcale nie jest już, to by się wydawało, że to jest częste podejście do filmów, ale wcale nie. Także jest to takie małe światełko w tunelu, że może jednak będzie coś jeszcze więcej w ofercie w blockbusterach i w ofercie kinowej niż filmy o robieniu filmów. To by było naprawdę fajne, bo nawet zwróćcie uwagę, że nawet filmy, które są niby nie o filmach, to są o prestidigitatorach, o różnych sztukmistrzach, czyli też graniach, albo Angielska robota, gdzie ktoś kogoś gra i znowu filmy o graniu. No to jest może ciekawy temat, że aktorzy grają aktorów, albo, bo to nawet na przykład film Angielska robota, no to jest po prostu oszustwo, tak? Czyli mamy film, gdzie ktoś kogoś udaje, żeby tam uzyskać środki finansowe, czyli też o graniu. O tym mamy filmy Incepcja, mamy filmy, te filmy takie o tych magikach. Jeden film był angielski, w Anglii się dzieje, drugi film się dzieje w Wiedniu, w tej chwili nie pamiętam już, Iluzjonista, nie pamiętam, który z nich jest który. W każdym razie no, filmy o iluzjach, a mało jest filmów o realnym życiu i mało jest filmów zabawnych o czymś. Nawet głośny film Machulskiego, głośne ostatnie filmy Machulskiego, na przykład polskiego reżysera, który
też są o filmach, na przykład superprodukcja jest o filmie, o robieniu filmu. To jest zabawne, oczywiście, tylko i to nie jest problem, że takie filmy powstają, żeby dobrze to zrozumieć. Problemem jest to, że mało jest filmów, bo nawet ostatni jego film Volta jest filmem o człowieku, który oszukuje i gra kogoś innego, i tam są podstawieni ludzie, którzy jego oszukują, i on dostaje za swoje. Mówiąc w ogólnym skrócie, w ogromnym skrócie. Film jest dobry, żeby nie było, jest film, to film dobry. Zresztą Machulski nie robi złych filmów. Tylko chodzi o to, że no, troszeczkę dziwne, że to jest film o robieniu filmów i że praktycznie wszystkie głośne filmy są filmami o robieniu filmów, o nabieraniu ludzi, o graniu o kogoś innego. To są ciekawe tematy, ale może nie jedyne ciekawe tematy, prawda? Trochę by chciałbym, żeby były jakieś filmy, które pozwalają się wczuć jeszcze w życie kogoś innego niż człowieka. Być może to wynika z tego, że teraz każdy może robić filmy, z czego ja korzystam też, bo mogę po prostu wziąć kamerę i robić filmy i na green screenie i tak dalej. I to jest wszystko bardzo fajne, ale ja jakoś nie odczuwałem nigdy potrzeby zrobienia filmów o robieniu filmów. Może dlatego mnie to tak szczególnie ubodło, a na przykład Monty Python, połowa sketchów Monty Pythona jest o programach telewizyjnych, które zapewne te skecze, pomysły na te skecze przyszły mi do głowy podczas tworzenia własnych programów telewizyjnych. No nie jest to dziwne, ale jest troszeczkę, ta skala jest niesamowicie. A i tak najsłynniejsze dowcipy Monty Pythona to są skecz o papudze, piosenka Drwala kanadyjskiego i tak dalej. A nie wcale te o programach telewizyjnych. Hiszpański film o hiszpańskiej inkwizycji to też jest przecież skecz o hiszpańskiej inkwizycji, a nie o, chociaż oni wchodzą i wychodzą, tak jak w filmie. Także to jest też ciekawe, że jak dalece idzie to świadomość. Hello, to jest film. A ja właśnie bym chciał, żeby w filmie można się było tak zatracić, trochę jak w filmie Michaela Kubricka, Stanleya Kubricka na przykład, Barry Lyndon na przykład. Można się totalnie zatracić w tej dawnej rzeczywistości. Albo innej rzeczywistości, jak Deepwater Horizon, rzeczywistości inżynierów na platformie wiertniczej. Także coś takiego, przydałoby się trochę równowagi tutaj. No i to jest tak tylko oczywiście pod dyskusję, bo ja nie mam mocy sprawczej, żeby zmusić kogokolwiek, żeby robił filmy o czymkolwiek innym, poza sobą samym. No, mogę sam nie robić filmów o robieniu filmów. No ale faktem jest, proszę się przyjrzeć skeczom Monty Pythona albo skeczom Saturday Night's Live. Jest to wyraźna dominacja, jest filmów o robieniu filmów i tak dalej. Także czy to jest dobrze? No i tak samo z dziennikarzami. Czy dziennikarze robiąc książki i artykuły o słynnych dziennikarzach też troszeczkę nie przesadzają? I czy jeszcze za tego wszystkiego, za tego swojego zawodu, za tej swojej profesji jeszcze trochę widać innych ludzi? Bo no, nie wiem, robotnik drogowy sam o sobie filmu nie zrobi, chociaż może zrobić w dzisiejszych czasach. No to taki temat pod dyskusję.